Zamykajmy drzwi, nie dajmy błądzić mu. Niech trafi do nas dziś, w tym najwspanialszym dniu. Na ulicy zwykle tłum co dnia obojętnie kroczy gdzieś. W wielkiej tajemnicy jedna łza toczy się. Dzień dobry, witajcie kochani. Po raz 23 staję tu na tej scenie i śpiewam hymn Nie zamykajcie drzwi, bo najcenniejszy gość przychodzi wtedy, gdy naprawdę czeka ktoś. Czekamy cały rok na naszą wspaniałą, lubską, rozśpiewaną rodzinę, która przyjeżdża z całej Polski, za granicę, by spotkać się tu, w naszym kochanym mieście Lubsku i przeżywać piękne, cudowne chwile muzyki, przyjaźni, tańca, zabawy, tolerancji, tego wszystkiego, co po prostu nazywamy człowieczeństwem. Jesteśmy dumni, my mieszkańcy Lubska, że przyjechaliście do nas. Mówię to do wszystkich uczestników tegorocznych 23 prezentacji wokalnych w Lubsku. Witajcie w Lubsku! A powitałem Państwa hymnem śpiewając u boku wspaniałych wykonawców. Renaty Galik z Wylenia, Antosia Surówki ze Szczecina i Oliwki Maciejuniec z Nowogardu Szczecińskiego. Drodzy Państwo, na scenę zapraszam sekretarza miasta i gminy Lubsko, pana Henryka Dybkę. Zapraszam także marszałka województwa lubuskiego, pana Stanisława Tomczyszyna. Nasz festiwal jest wspierany przez marszałka od wielu, wielu lat. Witamy, panie Stanisławie, na scenie festiwalowej. Dziękuję za piękne wykonanie. A teraz sekretarz gminy. Szanowni
Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza własnym oraz władz samorządowych miasta i gminy Lubsko pragnę serdecznie Was przywitać. Serdecznie witam wszystkich gości, którzy przyjechali z naszego zaprzyjaźnionego Pawłogradu, z Ukrainy. Proszę, pokażcie się, przywitajmy ich. Serdecznie dziękuję za Wasz wysiłek i tą możliwość, że nas zaszczyciliście swoją obecnością. Tym bardziej jest to dla mnie bardzo wzruszająca chwila, dlatego że znam Was, znam Wasze miasto, byłem tam i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę Was gościć u nas w Lubsku. Serdecznie pragnę przywitać również od wielu lat uczestniczącą w tym festiwalu grupę z Wipry, z Niemiec. Serdeczne powitanie. 10 lat już. Tak, to dzisiaj dziesięciolecie naszej współpracy. Kochani, i jeszcze raz serdecznie witam wszystkich Was tutaj przybyłych z całej Polski, z Lubska, wykonawców. Serdecznie dziękuję Wam za to, że znaleźliście ten czas, tę chwilę. Pomimo upału jesteście tutaj, żebyśmy wspólnie świętowali wielkie wokalne i artystyczne święto. Ponieważ burmistrz niestety jest w podróży służbowej, ale duszą jest obecny, dlatego w każdym kwiecie, symbolu tego festiwalu w Słoneczniku, który ufundował, będzie nam tutaj towarzyszyć. Natomiast nasze wspaniałe prowadzące aktorki, które od wielu lat nas wspierają swoim sercem, duszą, sądzę, że tak stworzą atmosferę, abyście wszyscy wykonawcy wspięli się na wyżyny swoich artystycznych i wokalnych możliwości. I tego Wam serdecznie życzę. Panie i panowie, moi drodzy, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Szanowni Państwo, ponieważ czas koncertu musi być zgodny z planami, wobec tego ja pozwolę sobie parę słów. Bardzo serdecznie dziękuję panu Lechowi Krychowskiemu, ale również władzom miasta Lubska, stowarzyszeniu, które corocznie organizuje właśnie te wokalne prezentacje. Oczywiście bardzo miło jest, gdy wolontariatem swoim wspierają tutaj w Lubsku znane aktorki scen polskich i to jest bardzo ważne, bo taki festiwal czuje pewną też również nobilitację, również wymienieni wcześniej goście z Ukrainy i z Niemiec. I mam nadzieję, że te życzenia, które przekazuję od pani marszałek Elżbiety Polak, również przekazuję je od całego zarządu województwa lubuskiego, one są życzeniami pełnymi życzliwości. Tutaj w Lubsku tych drzwi się na pewno nie zamyka, bo po raz 23 ten festiwal jest tutaj organizowany. Zawsze cieszy się tutaj wielką frekwencją. Można tutaj spotkać wielu życzliwych wolontariuszy, wielu życzliwych ludzi. I myślę, że Lubsko, jak również ziemia lubuska, tak jak wszyscy mówią, jesteśmy tutaj krainą otwartą dla wszystkich, którzy chcą tutaj z nami być, którzy chcą z nami również współpracować. I szczególnie panu Lechowi Krychowskiemu zawsze życzę dużo właśnie zdrowia, pomyślności, bo to jest taki człowiek orkiestra tutaj na terenie naszej południowej części województwa lubuskiego i bardzo serdecznie mu dziękuję. Również Państwu radnym, którzy też wspieracie finansowo w różny inny sposób sponsorom, też bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że po dzisiejszym udanym koncercie będziemy mogli się spotkać w przyszłym roku i również świętować wspólnie, wszyscy razem. Te drzwi na pewno będą dalej otwarte. Dziękuję bardzo. Moi kochani, pora rozpocząć, ale by koncert mógł się rozpocząć, poproszę na scenę nasze ukochane aktorki, nasze ukochane, bo są w naszej rodzinie. Joanna Brodzik. Zapraszamy. Honorowa mieszkanka Lubska, Małgosia Lipman. Myślę, że niedługo honorowa mieszkanka Lubska. Drodzy Państwo,
Joasia przywozi co roku wspaniałych swoich przyjaciół do Lubska po to, by jeszcze bardziej podnieść rangę festiwalu, ale przede wszystkim przywozi osoby, które swoim sercem i dobrocią emanują i dodają odwagi, zaprzyjaźniają się z naszymi wspaniałymi festiwalowymi gośćmi. Za chwilę Państwo przekonacie się, jak pięknie śpiewają, jak pięknie grają, jak pięknie bawią się. Drodzy Państwo, rozpoczynamy koncert galowy, który poprowadzą Joanna Brodzik i Małgorzata Lipman. Tak, nie, o, mój działa, dobry wieczór. Poczekaj, o, ja też się już podłączyłam. Super, to zdaje się, że już jesteśmy w transmisji na żywo, rozumiesz? Okej, czyli można się już spiąć. Witamy Was bardzo serdecznie. Mam tę ogromną przyjemność, że mam wrażenie, że mojej skromnej w tym wypadku i dzisiejszego wieczoru czerwonej osoby przedstawiać nie muszę, ale tę osobę, mam wrażenie, nie wszyscy Państwo znają, choć w zeszłym roku większość z Was miała okazję poznać. Mam nadzieję, że od tej najpiękniejszej, czyli strony serca i dobroci. To jest moja przyjaciółka Małgosia Lipman i w zeszłym roku po raz pierwszy była w Lubsku razem z przedstawieniem DVV Rose. A to jest moja przyjaciółka Joanna Brodzik. Rok temu Małgosia przyjechała tutaj nie tylko zagrać nasz pierwszy wyjazdowy spektakl, ale też pierwszy raz spotkać się z naszą festiwalową rodziną. I chyba nie potrzebuję wielu słów, żeby powiedzieć, że po prostu postanowiła być tutaj razem z nami i w tym roku. Co jest dla mnie wielkim, wielkim szczęściem, bo to oznacza, że nasza festiwalowa rodzina powiększa się i będzie się powiększać, tak jak powiększać się będzie przestrzeń w naszych sercach dla uczestników festiwali, dla siebie nawzajem i dla tych wszystkich, którzy znajdują czas, żeby jak co roku usiąść tutaj i bawić się z nami. Zaczynamy! Chciałam jeszcze tylko dodać, że po tym jak byłam tutaj w zeszłym roku, nie wyobrażałam sobie, żeby nie być tutaj w tym roku, ponieważ rzeczywiście poczułam się częścią rodziny festiwalowej. A co do powiększania rodziny, chciałam tylko wspomnieć, że na pewno chciałaby być z nami dzisiaj jeszcze trzecia bohaterka spektaklu, z którym tu byłyśmy w zeszłym roku, czyli Daria Widawska. Ale zajmuje się właśnie powiększaniem rodziny, to znaczy skutkami powiększania rodziny i nie mogła przyjechać. Ale sercem jest z nami. Natomiast ponieważ postanowiłyśmy wspólnie z twórcami dzisiejszego wieczoru, że będzie nam towarzyszył jednak pewien przystojny mężczyzna, zechcieliście Państwo powitać na scenie Marcina Krychowskiego. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, ja uczestniczę w tym festiwalu od urodzenia praktycznie, bo festiwal jest tylko o 2 lata młodszy ode mnie. W różnych rolach. I każdego roku przypomina mi, że byłam tu już 17 razy. Cicho. Szanowni Państwo, naprawdę w różnych rolach już tutaj brałem udział, ale jako konferansjer po raz pierwszy. Serdecznie chciałbym podziękować dziewczynom za to, że zgodziły się zaangażować mnie do tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie nam pomyślnie. No to mamy debiut producencki. Zaangażowałyśmy Marcina. Zaangażowałyśmy Marcina, ale wiesz, miałyśmy ku temu pewne powody, że tak powiem, zawodowe, bo od strony pedagogicznej, jako student Wydziału Pedagogicznego, Marcin może doradzać, w którą stronę mają pójść nasi uczestnicy, czy jazz, czy swing, czy blues. Także Marcinie, oprócz konferansjerki za kulisami zajmować się będziesz... Jeszcze się kształcę, ale jest to możliwe. Doradztwem Jasne. Zawodowym. Szanowni Państwo, to już na temat tego, kto będzie miał przyjemność uczestniczyć podczas dzisiejszego wieczora z Wami po tej stronie, oprócz orkiestry, którą przedstawimy za jakąś chwilkę. Chcę Wam przedstawić naszego pierwszego uczestnika, właściwie uczestniczkę. Przed Wami wystąpi Sylwia Garczarek w piosence Jedyne co mam, Czerwonego Tulipana. A niech słowa tej piosenki, a właściwie jej przesłanie będą i dla Was przesłaniem na dzisiejszy wieczór. Warto mieć marzenia. Renata, Sylwia Garczarek. Renata, Sylwia Garczarek.
powiedzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego myślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć? Bez serca, jak żyć? Miałam myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić teraz, jak żyć? Jak teraz żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne marzenia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne marzenia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne marzenia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Bardzo dziękujemy Sylwii. A teraz chciałam zaprosić na scenę osobę wyjątkową. Jest to osoba o wielu pasjach, zresztą o tych pasjach będzie też dla nas śpiewała. W piosence, której jest autorką zarówno słów, jak i muzyki. A jedną z jej ogromnych pasji, oprócz śpiewu i muzyki, jest pisanie. I chciałam Państwu zapewne przypomnieć, ponieważ większość z Państwa pewnie słyszała już o tym, że Renata napisała książkę. Jest to książka pod tytułem Prawo do miłości, powieść. I jest na sali mama Renaty, która ma ze sobą parę egzemplarzy, więc zainteresowanych zachęcam do... Tutaj jest mama Renaty, więc zainteresowanych zachęcam do spotkania się z mamą Renaty i zerknięcia i nabycia tej książki, powieści o uczuciach. Tak samo jak o pasjach i uczuciach za chwilę zaśpiewa dla Was Renata Galik. Zapraszamy. Witam Państwa. Tak trudno odnaleźć się, obrać własną ścieżkę, znać swój cel, iść w dal, by na ziemi zostawić ślad. Krzyżują się, gdy dzielimy pasje swe, by móc coś dobrego innym dać. Bo życie wtedy właśnie ma sens, kiedy w natłoku spraw odnajdujemy się.
cię, który co dnia donikąd zmierza gdzieś. Trudno jest uwierzyć w czystość serc. Odnajdź mnie, nieśmy słowa nadziei wśród łez. To jest nasz cel, bo życie wtedy właśnie ma sens. Kiedy? W natłoku spraw odnajdujemy siebie, gdy drogi nasze krzyżują się, gdy dzielimy pasje swe, by móc coś dobrego innym dać. Bo życie wtedy właśnie ma sens, kiedy w natłoku spraw odnajdujemy siebie, gdy drogi nasze krzyżują się, gdy dzielimy pasje swe, by móc coś dobrego innym dać. Życie ma sens, życie ma sens, wielki sens. Bo życie wtedy właśnie ma sens, krzyżują się, gdy dzielimy pasje swe, by móc coś dobrego innym dać. By móc coś dobrego innym dać. By móc coś dobrego innym dać. Renata Galik. Sporo nam tego dobrego przekazała, prawda? Kochani Państwo, tak się składa, że jedną z największych przyjemności jest podczas naszego festiwalu spotykanie i poznawanie nowych ludzi. Za chwilę przed Wami debiutant, po raz pierwszy w Lubsku, pokonał naprawdę bardzo daleką drogę, żeby do nas dotrzeć, bo przyjechał aż z Legionowa. Ustaliliśmy to z Krzysiem, że to nawet dalej niż Warszawa, bo 20 kilometrów. Więc powitajcie go bardzo, bardzo gorącymi brawami. Przed Wami Krzysztof Duda w piosence Nieidealna. Thank you.
Krzysztof Duda, szanowni państwo. Wielkie, wielkie brawa. To pierwszy z naszych debiutantów tegorocznych. Krzysiu Duda. Szanowni państwo, ja zapraszam na naszą scenę kolejną uczestniczkę. Tak samo jest to debiutantka Ania Zielińska. Aniu, zapraszamy. Szanowni państwo, Ania przyjechała do nas z Jarocina, z najbardziej rockowego miasta w Polsce. Jarocin, co tam słychać w Jarocinku, Aniu? A dobrze, wszystko. Wszystko w porządku. Rock'n'rollowo, jak zwykle. I piosenka będzie też fajna, teksański. Dlaczego akurat teksański? Bo jest to piosenka rockowa, podobają mi się takie. I o to chodzi, będzie fajnie. Ania Zielińska, Jarocin, wielkie brawa. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Ania Zielińska, Jarocin. Wielkie brawa jeszcze raz. Bardzo dziękujemy, Aniu. Tym bardziej, że to debiut na naszej lubskiej scenie. Szanowni państwo, przyszedł czas, abyśmy przedstawili państwu wspaniały zespół muzyczny, który już od kilku lat tradycyjnie towarzyszy nam. Instrumenty perkusyjne. Edward Piniuta. Brawo. Gitara basowa. Janusz Lewandowski. Brawo. Norbert Fleischer. Gitara. Brawo. Oraz kierownik zespołu muzycznego na instrumentach klawiszowych, Dariusz Cetner. Kierownicze brawo. Z takim zespołem to można pracować. Ruszamy dalej. Tak, bardzo dziękujemy Ani. A teraz chciałam zaprosić na scenę Izabelę Jakubowską. Izabela wchodzi do nas z pięknym uśmiechem, ponieważ zaszczepi w nas wakacyjny nastrój. Oczywiście to, co się dzieje za oknami, jak czujemy wszyscy, to już są wakacje i temperatury też są wakacyjne. W związku z tym piosenka Odpływają kawiarenki będzie jak najbardziej na miejscu. A więc bawmy się wakacyjnie i uśmiechajmy się do siebie z Izą. Izabela Jakubowska. Dobry wieczór państwu! A kiedy już przyjdzie czas?
Izabela Jakubowska. Wielkie brawa, dziękujemy ślicznie. Szanowni Państwo, festiwal w Lubsku to nie tylko wrażenia artystyczne, ale także fantastyczne przyjaźnie, nowe kontakty, nowe osoby, które już gdzieś kiedyś widzieliśmy, ale nagle okazuje się, że po krótkiej rozmowie znajdujemy wspólny język. Sebastian Pożegowski z Poznania. Seba, tak właśnie w naszym przypadku się stało. Okazało się, że mamy wspólne zainteresowania, wspólne fajne historie. Seba, co śpiewamy? No, Marcinie, dzisiaj Jorzyń z Barzyń. Będzie radośnie. Jorzyń z Barzyń, Sebastian Pożegowski, Poznań. Witam Lubsko, cześć! O nie, kochani, wiem, że dacie radę głośniej, chyba śniadania nie jedliście. Witam Lubsko, cześć! No, to zapraszam do wspólnej zabawy, kochani. Jedziemy. Poczułem przyrody cel, maluchem przed siebie gnam. W sumie trochę w pieszamy, więc na skróty ruszam tam, gdzie w mokradła grasuje ta bestia straszliwa, co pożera miastowy. Jorzyń się nazywa, Jorzyń z Barzyń, pełznie przez moczary. Jorzyń z Barzyń, znów szuka ofiary. Jorzyń z Barzyń, już ostrzy się kacze. Jorzyń z Barzyń, gryzie dławi skacze. Trzeba się go pozbyć, jak to zrobić dobrze wiem. Przejeżdżałem przez wiochę, zatrzymałem się na znak. To kierownik wita mnie, leje wódkę, gada tak. Łeb Jorzyna zdobądź, a resztę bajki znasz już sam. Oprócz ręki córki mej, PGR-u płci dam. Jorzyń z Barzyń, pełznie przez moczary. Razem Jorzyń z Barzyń, znów szuka ofiary. Jorzyń z Barzyń, już otrzy się kacze. Jorzyń z Barzyń, gryzie dławi skacze. Trzeba się go pozbyć, jak to zrobić dobrze wiem. I jutro Jorzyna samolotu opylem. Mówię, muszę proszek mieć, no i samolota. Jutro Jorzyn będzie wasz, to prosta robota. Wszystko załatwione, wynik, wbijam się po chmury, by Jorzyna nawozem przypudrować góry. Jorzyn z Barzyń, biały jak lilia. Jorzyn z Barzyń, już malatki zwija. Jorzyn z Barzyń, do ściany przyparty. Jorzyn z Barzyń, skończyły się żarty. Złapałem Jorzyna, co z nim zrobię? Ho, ho, jak zabraknie kasy, sprzedam go, to co? Dzięki! Bardzo dziękujemy Sebastianowi. To było coś. Widzę, że rozruszałeś naszą publiczność. Proszę Państwa, po zeszłorocznym pobycie tutaj mogę powiedzieć, że z kilkoma osobami udało mi się zawiązać bliższe znajomości. Jedną z takich osób, z którą mam stały kontakt, nawet poza festiwalem, jest nasz kolejny uczestnik, czyli Władek Kaczmarek, którego chciałabym już zaprosić tutaj do nas na scenę. Cześć Władku, bardzo mi miło, że po raz kolejny stoję z tobą na tej scenie. Władek zaśpiewa dla nas piosenkę Strażnik Kraju Grzegorza Wilka.
i myślę, że pozwoli nam razem z nim spojrzeć z nadzieją w przyszłość, mimo wszystko, a jak profesjonalnemu piosenkarzowi będzie mu towarzyszył chórek naszych wolontariuszek. Także serdecznie zapraszamy. Trzymam kciuki, Władek. Dziękuję. Do bramy już się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci. Że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, co będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. To się stanie, cały światem by odejdzie. Życiem, gdy na lepsze świat odmieni. Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. A tam całkiem jak u babci sad, którym śliwy zakwitają. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano poczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, dobrze co rano słońce świeci. Że świat będzie, jakim tworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Oczywiście wszyscy nasi wykonawcy są wyjątkowi i fantastyczni są pośród nich wyjątkowi, wspaniali artyści. Zdarza się jednak tak, że staje na tej scenie ktoś obdarzony wyjątkową wrażliwością muzyczną i wrażliwością sceniczną. Za chwilę przed wami taka właśnie wykonawczyni. Przed wami wystąpi Paulina Serokos we własnej kompozycji, do której napisała zarówno słowa, jak i muzykę, pod tytułem Love Me Again.
Paulina Serokos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Paulina Serokos, Wolin. Wielkie brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, przed nami kolejny wykonawca, Ania Ilminowicz. Aniu, zapraszam na estradę. Ania przyjechała do nas z Leszna. Poproszę o brawa. Ania Ilminowicz, Leszno. Ania zaśpiewa dla nas piękną melodię Gari, Gari. Tak jest? Dobrze powiedziałem? Aniu? Tak. Ania Ilminowicz, Leszno. Wielkie brawa.
da. Pięknie dziękuję, Aniu, za cudowny romans rosyjski. Ania Ilminowicz, proszę jeszcze raz, Aneczko. Ania Ilminowicz, zapraszamy. Ania Ilminowicz. Ania się też rozmarzyła, ale jest. Anna! Ty o mnie, a ty
когда ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Drodzy Państwo, rozmarzyłem się i pewno Państwo także. Usłyszeliście przepiękny rosyjski romans, z którego płynie ciepło, miłość, dobroć. I takiej miłości, takiego ciepła, takiej dobroci życzę ludziom na całym świecie. I właśnie naszym kolejnym gościom także, by kultura rosyjska, ukraińska łączyła narody, a nie dzieliła. Tak jest dzisiaj na tym festiwalu i tak niech będzie na świecie i w ich trudnej sytuacji. Ale nasi goście przyjechali 2000 kilometrów. Są z nami. Przeuroczy zespół z Ukrainy. Zapraszam was. Ukraina. Mówię, że są prekrasny, jak krasny jest Ukraina. Я знаю.
чужі люди сивими конями, та й забрали дівчиноньку з чорними бровами, та й забрали дівчиноньку з чорними бровами. Тепер в тої дівчиноньки ні батька, ні неньки, тільки в гаю при Дунаю п'ють соловейки, тільки в гаю при Дунаю п'ють соловейки. Ой, у полі, прекрасные девушки, прекрасная Украина, прекрасные песни. Кланяемся все. Павлоград, Украина. Drodzy Państwo, rozumiem, że chcielibyście Państwo, by jeszcze zaśpiewały. Павлоград. Drodzy Państwo, zespołem opiekuje się Gielena. Brawo. Poproszę na scenę także Tatianę, drugą duszę tego zespołu. Tatiana, proszę Was. Tatiana daleko, gdzie Ty? Tatiana. Chodź do nas. Prosimy także Jurija, Jurij Borysienko. Jurij jest burmistrzem Pawłogradu i dzięki niemu zespół tutaj przyjechał. Tatiana, czekamy na ciebie. Brawa dla Tatiany. Drodzy Państwo, powiem to, co uważam, że muszę zrobić i powiedzieć. Przede wszystkim podziękować za kontakty z tym pięknym miastem i z tymi pięknymi osobami, które przyjechały do Lubska. Dziękuję panu Andrzejowi Tomiałowiczowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku, za nawiązanie pierwszych kontaktów, a za te kontakty, i dzięki którym zespół jest tutaj w Lubsku, panu Stefanowi Ciężkowskiemu. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Stefan, dzięki. Dziękuję także, będąc przy głosie, za wsparcie Euroregionu Sprawa Nysa Bupr w Gubinie, polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, dzięki której możemy tych gości z tak daleka gościć w Lubsku. Serdecznie dziękuję. Dziękuję pani marszałek województwa lubuskiego,
pani Elżbiecie Polak za finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia, dzięki któremu właśnie nasi goście są w Lubsku. Pięknie dziękujemy. Dziękuję Elektrociepłowni Zielona Góra, która bardzo mocno wsparła, jak co roku, ten festiwal i pobyt naszych gości. Dziękuję bardzo. Panu burmistrzowi Lubska i staroście powiatowemu, panu Januszowi Dudojczowi, panu Lechowi Jurkowskiemu. Wszystkim serdecznie dziękuję, dlatego że to wsparcie było bardzo potrzebne. Drodzy Państwo, i teraz to, co najważniejsze. Od początku, jak przyjechali, a są u nas od niedzieli, wszędzie, gdzie się pojawili, gdzie śpiewali, wzbudzali radość, sympatię, są po prostu kochani. Ja Was lubię, my Was lubimy. Prawda. Szanowne Państwo. Powoli, powoli, powoli. A teraz uwaga. Każdy, kto pojawia się na tym festiwalu i tak zaskarbi nasze serca, otrzymuje na wniosek dzieci i rodziców najwyższe odznaczenie naszego festiwalu Order Serca. Proszę bardzo, delegację Stowarzyszenia Słoneczko. Lubskie Integracyjne Słoneczko. To są ordery serca, kochani. Najwyższe odznaczenie. To przyznają dzieci i rodzice. Naprawdę zasłużyliście na te wspaniałe odznaczenia. A to są kubki festiwalowe. I dzieci mówią, że każdy napój nalany do tego kubka zamienia się w nektar życia i w eliksir miłości. Bądźcie kochani i żyjcie wam bardzo długo. Шановне панство, ми щирими вітаннями з України, Дніпропетровська область, місто Павлоград, палац дітей, творчості та юнацтва, вокальний колектив «Сузір'я» прибули до вас, щоб підтримати фестиваль і щоб в цьому році приєднатися до міжнародного фестивалю, до єдиної родини. Ми дуже задоволені тим сердечним прийомом, який відбувся тут, на щирій, добрій, милій Любській землі. Ми з задоволенням залишаємо наші серця, тому що ми з вами, тому що ми теж знаємо, що буде мир, буде спокій. І хоча на Україні зараз йдуть такі незрозумілі воєнні дії в Донецькій і Луганській області, але ми всі за мир, ми за добро, ми за те, щоб наступив мир, і ми всі були разом в дружній співпраці зі святом, святом мира, радості, добра, і вітам до міста Павлограда! Kochani, wstajemy, podajemy sobie ręce. Niech śpiewa cały świat, światło na widowni. Ukraina. Спасибо вам. Дякую.